Tradycyjny zwyczaj w BookBook.pl, czyli zaproszeni przeze mnie goście muszą polecić kilka książek naszym widzom. Proszę opowiedzieć o tym, co przyniosłeś ze sobą. To jest słownik, raczej nawet nie słownik. To są opowieści o rzeczach powszednich Władysława Kopalińskiego i to są tego typu książki, które uwielbiam. A to jest taki leksykon? Tak, a ty możesz sobie poczytać o pierścionku, o cukrze, o tym, że cukierki były już w hieroglifach zapisane. Jakby, że były się pojawiły, o okularach, papierze. Ja potrafię godzinami takie rzeczy czytać, bo nigdy nie wiem, czego się dowiem. To jest po prostu, to nawet nie jest fabuła, żebym mogła coś przewidywać. Nigdy nie wiem, jak będzie kolejna informacja. I to często zresztą wykorzystuję u siebie w książkach jakieś takie informacje, takie ciekawostki. Uwielbiam. Super. I to jest takie coś, co można wziąć zawsze do ręki i przeczytać jeden kawałek, na przykład po źrenicy. To jest zupełnie inna książka, to jest taki chłodnik Jolanta. To jest takie połączenie takiej wielkiej łychy dziegciu dla mnie, oblanej miodem. To jest to historia kobiety, no dosyć żyjąc w latach 90. dosyć jakby smutne, ale to wszystko opisane stylem Sylwii, niesamowitym, przepięknym polskim językiem, z pięknymi refleksjami i ten miód na tym dziewciu, tak jakbym powiedziała. To jest taka ciekawostka. Ja bardzo lubię właśnie o książki o wywiadach albo o takiej polityce, ale na wielką skalę. I to jest Kłamstwo i podstęp we współczesnym świecie. To jest Mirosław Minkina i Beata Gałek. I to jest o tym, że wszyscy kłamią, o sztuce informacji, dezinformacji, jak to wywiady podsyłają bardzo, jak te informacje są sterowane, albo jak to kłamstwo jest subtelnie prowadzone i prowadzone od lat. Niesamowite. To strach się stało po prostu. Wszyscy kłamią. Nie wiem, czy to jest dobrze, bo na pewno politycy i dyplomaci kłamią. Jeśli adwokat kłamie w mojej sprawie, to przecież na moją korzyść. Ale nie wiem, czy politycy i dyplomaci. Nie ma na to odpowiedzi tak do końca sensownej. Ale że każda informacja, że zawsze można przemycić informacje, jakby, na której nam zależy, to jest taki przykład, bo to jest Beata Gałek, ale ona się kiedyś nazywa Jadełka, to jest moja siostra, to jest pan. Ale tak czy inaczej, to jest właśnie ta sztuka informacji i dezinformacji. A ten koń trojański jest tutaj, bo chodzi o przemycanie informacji. Tak, o to, jak na przestrzeni i wielu, wielu lat. To jest taka książka, o której tych informacji można się dowiedzieć. A to się strasznie cieszyłam, bo pojawił się magazyn literacko kryminalny i na naszym rynku dosyć nieszczęśliwe są te gazety. Proszę. Nieszczęśliwe są te gazety literackie, krótki żywot mają, a tutaj bardzo, bardzo jestem i się cieszę i bardzo kibicuję i mnie zaproszono do następnego opowiadania dyrektora tutaj literacki, bo redaktorem literackim jest Łukasz Orbitowski, to chyba znamy bardzo dobrze. Piękne opowiadanie, więc ja bardzo kibicuję. No, jest pismo książka, więc się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, że coś takiego na rynku jest. No to w takim razie zachwalamy i zachęcamy do czytania Pocisku. To za wspaniały tytuł, nazwa czasopisma. Pocisk. Tak. Proszę Państwa, tylko 9,90. A w następnym numerze też napisałam opowiadanie i to dosyć tak, jeśli ktoś zna książkę, którą pisałam, to ono będzie troszkę inne, ponieważ tę zagadkę rozwiązuje taka para, która ma firmę sprzątającą po trupach. Oni rozwiązują zagadkę, którą tam mają. No więc tak, to zupełnie inna historia, ale też to są bardzo wiele ciekawych rzeczy. Dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję. Dzięki.